Dzisiaj odbyła się dyskusja panelowa o ochronie praw mniejszości narodowych w Europie i należy podkreślić, że mówiliśmy o autochtonicznych mniejszościach narodowych, czyli rdzennych, mieszkających od wieków, a nie o migracji. To bardzo ważne podkreślenie i zawiązała się wiele bardzo ciekawa, powiedzmy tak, szeroka i interesująca dyskusja. Nawet nie zmieściliśmy się w czasie, zaciągnęła się ta dyskusja i bardzo wiele było przemówień rzeczowych i doszliśmy do takiego wniosku, że generalnie nasza frakcja powinna tą sprawą zająć się, ażeby wszystkie mniejszości autochtoniczne, rdzenne, mieszkające od wieków miałyby zagwarantowane równe prawa. Przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie mnie na konferencję. Z dużą przyjemnością przyjechałam znów do Wilna, bo sprawy mniejszości polskiej są mi bardzo bliskie. I muszę powiedzieć, że z dużym żalem słyszałam dzisiaj wystąpienia pana Mincewicza i pana Andrzejewskiego i również przewodniczącego pana Tomaszewskiego, gdzie bardzo wyraźnie powiedzieli o naruszeniach przez Litwę umów międzynarodowych, które podpisali, więc te traktaty są wiążące. Myślę tu o Europejskiej Konwencji Prawach Człowieka i o Europejskiej Karcie Praw Mniejszości i również o Konwencji o Prawach Mniejszości i Prawach Języków Regionalnych. No niestety to nie jest przestrzegane. Bardzo pożyteczna i ciekawa sesja odbyła się dzisiaj w Wilnie na spotkaniu frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Poświęcona była sytuacji mniejszości narodowych, no oczywiście z uwagi na miejsce głównie mniejszości polskiej na Litwie. Sądzę, że wytłumaczyliśmy wspólnie z Waldemarem Tomaszewskim, gospodarzem tego spotkania, ale myślę tu też o polskich posłach biorących udział w tym spotkaniu. Wytłumaczyliśmy kolegom z innych krajów, najbardziej może Brytyjczykom, na czym polega problem tutaj występujący, co to jest w ogóle mniejszość narodowa, która żyje od wieków tutaj i której prawa muszą być respektowane, bo to są prawa, które przynależą z tego tytułu, że to jest ich ojczyzna, to miejsce, w którym mieszkają, nigdy tego miejsca nie opuścili od wieków, od pokoleń. I sądzę, że udało się to wytłumaczyć. Ten problem pisowni nazwisk, problem nazywania ulic czy nazw miejscowości, no to są fundamentalne prawa mniejszości przestrzegane wszędzie w Europie. Władze litewskie nie chcą tego przestrzegać. Władze, podkreślam, bo to nie jest konflikt społeczny Polaków i Litwinów. To jest problem niepotrzebnie sztucznie wytworzony przez władze litewskie. Im wcześniej się władze litewskie z tego wycofają, tym lepiej, bo to je kompromituje w Europie. Polska i europejska opinia publiczna jest zaniepokojona posunięciami władz litewskich, które wyraźnie mają na celu ograniczenie praw Polaków tutaj mieszkających. To jest kwestia nazwisk, to jest kwestia edukacji. I zarówno prawo, które się tutaj tworzy, jak i praktyka prawna, polityczna odbiega wyraźnie od standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Nasi koledzy z innych krajów, z Wielkiej Brytanii, z Czech, z Holandii, byli mocno poruszeni tym, co usłyszeli. Intencja jest taka, żeby tej sprawie nadać dalszy bieg, jeśli się nie zmieni. Jeśli władze litewskie się z tego nie wycofają, to z pewnością my ten problem nadal będziemy drążyć i wciągać instytucje europejskie w ochronę praw polskiej mniejszości na Litwie.